Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie z Kościoła Ewangelickiego w Sorkwitach na Mazurach. Dzisiaj mamy wtorek, 16 dzień czerwca. Fragmenty biblijne wyznaczone na ten dzień ze Starego Testamentu, z Księgi proroka Jeremiasza, 2 rozdział, 17 werset, przekład Biblii Ekumenicznej. Czy nie Ty sama to sprowadziłaś na siebie? Opuściłaś Pana, swojego Boga, w czasie, gdy On prowadził Cię w drodze. I z Ewangelii według świętego Jana, 8 rozdział, 31 wers. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Enoce. Nie opuszczę Cię. To nie tylko, drodzy, skrót i nazwa zespołu rockowego działającego przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Pile, ale przede wszystkim wspaniałe Boże przyrzeczenie, obietnica względem człowieka. Nie opuszczę Cię, nie odstąpię Ciebie, nie porzucę Cię. Takie zapewnienie znajdujemy na kartach Biblii w wielu miejscach. To obietnica, że człowiek nigdy nie pozostanie sam, że oczy Najwyższego zawsze będą zwrócone ku nam, że Pan nie odwróci się od nas, lecz nieustannie będzie obracał swoją twarz w naszą stronę, jak jest to zapisane w słowach błogosławieństwa Aaronowego. Bóg jest wierny, dotrzymuje słowa. Stworzyciel nie odstępuje, nie opuszcza, nie porzuca swojego stworzenia. A jak jest z nami? Ten dzisiejszy fragment z Księgi proroka Jeremiasza daje nam odpowiedź. To człowiek odstępuje od Boga, odwraca się od Niego. Chce podążać swoimi drogami, a nie tymi, które wyznacza nam Pan. Jaki jest tego efekt? Często upadamy, błądzimy, stajemy na rozstaju dróg, na rozdrożu, albo dochodzimy do muru, do ściany. Nie dlatego, że to Bóg nas opuścił, ale dlatego, że my zboczyliśmy z Jego drogi. A z naszej niewierności często może wynikać wiele problemów, z którymi mierzymy się na co dzień. Dlatego dziś mamy zadać sobie pytanie, czy nie my sami to na siebie sprowadziliśmy. To retoryczne pytanie ukazuje, co może się wydarzyć w naszym życiu, jeśli zapomnimy o Bogu. W Księdze Przypowieści Salomona czytamy taki fragment. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. No właśnie, chyba stąd biorą się wszystkie nasze życiowe problemy. Że częściej polegamy na swoim rozumie, na swoim sprycie, na swojej sile, wiedzy. Ufamy własnym możliwościom, technologii, wierząc, że sami doskonale poradzimy sobie z wszystkimi przeciwnościami, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwej. Tak naprawdę wydaje się, że ludzkość wciąż buduje swoją wieżę Babel w wymiarze globalnym. Sami sobie chcemy udowodnić, że jesteśmy wielcy, niepokonani, silni, samowystarczalni. W swej pysze człowiek siebie często nazywa wszechmogącym, zapominając o Bogu. I nagle z tego złudnego poczucia bezpieczeństwa, z tego zadufania wyrywa nas czy to pandemia, czy susza, czy jakiś inny kataklizm, który niespodziewanie nas dotyka i uświadamia, że jednak nie jesteśmy tacy silni, tacy wszechwiedzący, ale uzależnieni od Bożej łaski. I wówczas siłą rzeczy powraca do nas z całą mocą to pytanie, czy nie Ty sam, człowieku, sprowadziłeś to na siebie? Kiedy przestajemy ufać Bogu i na Nim opierać swoje życie, a zaczynamy polegać na własnym rozumie, często idziemy bardzo szybko na dno. Kiedy po raz pierwszy czytałem te fragmenty wyznaczone na dzisiejszy dzień, przypomniała mi się historia opisana w Ewangelii Mateusza, w której apostoł Piotr, ufając Jezusowi, w ślad za swym mistrzem chodził po wodzie. Wyszedł z łodzi, bo Jezus powiedział mu: przyjdź. Lecz gdy tylko zwątpił,
Gdy wiarę i ufność zastąpił rozum, wówczas momentalnie zaczął tonąć. Dla nas chodzenie po wodzie stało się odtąd metaforą rzeczy niemożliwych, przekraczających ludzkie możliwości. Człowiek został uzdolniony przez Boga do wielkich dzieł, do wspaniałych czynów, do budowania lepszego świata. Dla ludzi wiary wszystko jest możliwe, pod warunkiem, że nie polegamy na własnym sprycie, sile, wiedzy, lecz postępujemy zgodnie z wolą Bożą, podążając drogami, które On nam wyznacza. By realizować to zadanie, do tego potrzeba nam wytrwałości. Jezus przypomina: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. A wytrwać w słowie to znaczy nic innego jak pozostać wiernym. On, trójjedyny Bóg, obiecał: nie opuszczę cię. Dlatego nie wahajmy się powierzyć Panu swoją drogę. Zaufać Mu, a wtedy On wszystko dobrze uczyni. Zostańcie z Bogiem.